Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejny odcinek z serii Super Mario Galaxian 1 na Wii U, nie, na Wii znaczy się. I to jest druga seria, sesja znaczy się, kurde. Ach. Tak więc no, dzisiaj znowu będzie trochę odcinek taki meh, znaczy sesja meh, ponieważ no, jestem trochę zmęczony. Kurde, Mario, przestań, ja wiem, że ty lubisz szejtana, ale kurde, nie przesadzaj, nie słuchaj się tego, co ja ci mówię. Nie mogę się doczekać, kiedy ta gra zamieni się w jakąś krwawą papkę i mnie zabije. Wszyscy wiemy chyba dlaczego. Jakbym kurde umarł, to by przynajmniej ten filmik na YouTube się pojawił, mam nadzieję. Byście wiedzieli, że Mario to jest dzieło szatana. Dobra. No to wydaje mi się, że idzie mnie. Tak więc no. Dziś jestem trochę zmęczony. Dzisiaj jest w sumie środa. I ten, miałem dzisiaj pójść na wykłady, ale dostałem SMS-a, że nauczyciela nie będzie, więc pomyślałem sobie, hej, czemu by kurde nie zrobić let's play'a, trzeba korzystać z każdej okazji. Tak więc niestety dzisiaj będzie tylko jakieś półtorej godziny, myślę, może nawet nieco mniej, ale ważne, żeby było cokolwiek. Tak więc hej, mamy 8 gwiazd, możemy w łeb Bowsera wejść, mam nadzieję, że nas nie zje. Będziemy się z nim napierdzielać. Hell yeah, let's go. Jego morda jest tak wielka, że aż no cała planeta z tego się zrobiła. To chyba tutaj jest jakiś ten, jakiś motyw przewodni. Kurde, 4 życia mam, wiedziałem, że one się nie zapisują. No ja pierdzielę. Już myślałem, że kurde przynajmniej 6 mi dadzą, żeby pasowało do numeru tych moich gwiezdnych odłamków. No ja pierdolę, 4! Chyba sobie jaja robicie. O, a to są jakieś metalowe gimbusy? Wezmę go, pieprzne. Tak, o. Wiedziałem. Czy to kurde w hełmie? Czy to kurde jakoś inaczej? Żaden przeciwnik nie ma ze mną szans. Ha, bo ja mogę zrobić tak. Tak więc no, dla tych, którzy są ciekawi, może powiem mniej więcej o co, jak tam stoję z Personą 3. Tak więc no, za niedługo myślę, że uda mi się, o cholera. Za niedługo myślę, że uda mi się tego Elpa doprowadzić do ładu i składu. Kurwa! Jak mogę ich rozpierdzielać? Jak kurde rozdeptać nie mogę? To co, pięściami rozwalić? I gdzie ja muszę kurde iść? Please help me someone! Nie, pewnie jakiś przycisk jest czy coś. Tutaj? No i co? Zrobiłem coś nowego. Fuck! Może tymi kurde skurczybykami muszę rozpierdzielić tutaj coś. Chodźcie. Kici kici buju buju. Zaraz cię zapierdzielę chuju. Chodź tu! Miernoto cholerna ty. Tu? No chodź. Strzelaj! No, dziękuję. Come on! Ha! Wiedziałem. No chodź. O kurde, samonaprowadzający jest. Okej. Jak się samonaprowadzisz na to? Powinienem tego one-upa wziąć. Czemu nie? W końcu jestem sknerą i chciwy. I do tego mam 4 życia zamiast tam 14 czy 15 jak wcześniej. Jakie kurde dzięki. O, moje.
To nie jest sprawiedliwe. O nie! To syn Władimira Putina. Poczekaj no ty! Niech ja cię tylko rozwalę, to zmuszę cię do nałożenia babskich ciuchów. Tak, tak, zamknij się. O, nie będę z tobą się lał, ty tchórzu! O, widzicie, on się boi, on wie, że babskie ciuchy to nic, to żadne żarty, kurde. Wracaj tu! Mam dla ciebie zajebistą spódnicę księżniczki Peach, którą sam znalazłem. Ona sama się nie nałoży! Ech. O, wait, chyba wiem. No dawaj! Dziękuję. Ha, grawitacja to twój wróg. I mój przywilej. Wiesz dlaczego? Bo zginiesz. Z mojej ręki. Albo raczej z moich brudnych filców. Let's go. O! To jeszcze nie koniec! Ale to nic. Mejuro i tak was wszystkich rozwali. Ale najpierw pozbieram te całe gwieździste klejnoty. I co? Zaraz uprowadzę waszą gwiazdkę. To będzie mój zakładnik. No dobra, no to w końcu strzelicie we mnie, wy durnie, czy nie? Bezużyteczne, kurde. Gówna. Tak, tak. Nie, nie, debilu! Chwila, potrzebuję tu skupienia. O się! W bramę pieprzni, nie we mnie! No. Tak jak chciałem powiedzieć, w bramę, nie we mnie, ale... Nigdy się, kurde, mnie nikt nie słucha. Tutaj! Debile! Ja pierdzielę, czy wy jesteście upośledzeni? Nareszcie! O! Widzicie, tak to się, kurde, robi. Taka wielka maszyna i nie mogła wytrzymać mocy mojego sprytu. I teraz Rosja traci kolejną wielką gwiazdkę. Mario 1, terroryści 0. No. Jej! 8 minut. Mam, kurde, nadzieję, że tym razem lepiej się nagra ten let's play, ponieważ no, wcześniej taka trochę pikseloza była, zauważyłem. Teraz ustawiłem bitrate na 70 tysięcy, więc lepiej, żeby było dobrze. O, ta spasła kurwa tam była. Hell yeah! 5. O, Mario, już myślałem, że jesteś zgubiony w czeluściach piekieł. Całe szczęście, że tak się nie stało. Fontanna młodości. Okej. Ta wielka kula ognia reprezentuje moc obserwatorium. Nazywamy to tym. Nie bekonem, tylko rdzeniem czy coś? Już nie pamiętam, jak ja to wcześniej powiedziałem. Kiedy odzyskasz wielką gwiazdę, mała gwiazda mocy będzie odnowiona i ten rdzeń się powiększy. Obserwatorium kometowe może użyć tej mocy, by latać przez uniwersum. Kiedy cała moc zostanie odzyskana, będziemy mogli polecieć do centrum galaktyki. Właściwie to jestem ciekaw, gdzie jest tak naprawdę centrum galaktyki. O, tak, tak, nowa kopuła się odnowiła. Fontanna jest bardzo relaksująca. Tak przy okazji, czy spojrzałeś na mapę? Tak, wiem, kurde, do czego jest mapa. Dobra. Kiedy zapomnę lokacji kopuły, to... Człowieku.
Jak mogę zapomnieć to? Aż taki głupi nie jestem. Nieogarnięty. O fuck, list dostałem. Mail Toad letter. Drogi Marian, jestem w dalekim miejsce, ale nic, ale wszystko w porządku, ponieważ wiem, że mnie uratujesz. Mam nadzieję, że ten prezent ci się przyda. O, 5 one-upów! Hell yeah! Nawet mimo tego, że jest porwana, to zawsze myśli o tobie, ta. Thanks! To mi się przyda! Ale co z tego, skoro mi kurde gra nie zapisze tych one-upów? Jestem naprawdę wkurzony. No to w takim razie let's go tutaj. Tak jest! Kurde, niech ja, jak ja ich wszystkich rozpierdzielę, to zrobię rewie mody z Bowserem i Bowserem Juniorem. I będziemy kurde się bawić. Będę im nakładał babskie ciuchy. I się przekonają, że ze mną się nie zadziera. Space Junk Galaxy, let's go. Będziemy zbierać kosmiczne śmieci, jestem tego pewien. Może mojego starego komputera tu znajdę. Jestem ciekaw, tak się zastanawiam, czy tak się stanie, czy nie. Oh my god, już widzę, jak tutaj będę tracił życia. Dobrze, że te 5 wziąłem. Let's fucking go! A, okej. Dobra, już widzę, że będę tutaj... A, kurde, grawitacja, okej. Nie lubię tego kątu kamery. O mój Jezu. Łeb mnie od tego boli i kręci się w głowie, na serio. Okej. Ale kurde, muza jest naprawdę fajna w tym miejscu. Przy okazji jeszcze sobie kasę wezmę, bo kasa jest bardzo ważna. Siedź, stój! Stój! Kurde, Meiro! Okej. Już to wszystko? O, dobra. Zrobiłem coś, co jest dobre. Ponieważ jestem dobrym człowiekiem. Ha! O cholera, trochę takie dezorientujące. Trochę bardzo, kurde. A! O nie! Już myślałem, że mnie walnie. Ha! Kiedy jestem w mojej gwieździe, to jestem niewidzialny, niezniszczalny i nic mi nie zrobicie. Let's go! Kurde, tyle tutaj fajnych rzeczy jest. A ja chcę to wszystko ogarnąć dla siebie, ponieważ jestem chciwy. Już nieraz to powiedziałem, ale to prawda. A właśnie, chciałem powiedzieć, co z Personą. Tak więc no, jakby co, to jestem gdzieś tak w 40 epizodzie czy coś. Jeszcze mi ten... Dobra. Tam? Więc tak, jestem w 39, 40 epizodzie, no nie coś takiego. Tak jakby patrzeć na filmiki let's playowe. Za niedługo będę walczył z tym burdelowym bossem, tym całym sercem, no nie. I ten... wydaje mi się, że jeszcze trochę i dojdę tam, gdzie byłem w let's playu. Oczywiście próbuję odkreować wszystko, co... zrobiłem na let's playu, no nie? Myślę, że mi się udaje. W sumie z social linkami bardzo dobrze mi poszło. O cholera. Bardzo dobrze mi idzie. Ponieważ... no, jest co... Już mimo tego, że jestem tak wcześnie w tej grze, to...
No jestem, mam mniej więcej ten sam poziom socjalinków, co normalnie w Let's Playu. Tak więc, jakby to powiedzieć... ale z drugiej strony mam dość niskie ten... staty typu Academics, Charm i tak dalej, no nie? Tak więc niestety, muszę ich chyba wszystkich uwolnić. O! Zgadnijcie, kogo jeszcze uwolnię! Teraz was zniszczy. O! To było zajebiste! Jeszcze raz! Dupą! Ach, no nic. No i co, i to wszystko? A, dobra. Tu muszę uważać. Czy mi się zdaje, czy moje te ukradli? A nie. A, okej. Okay. Myślałem, że moje te z Huda, moje odłamki gwiazd, leciały prosto w to cholerstwo. Ale kurde, to jest niezłe. Tako? Tak więc no, jeszcze trochę i będę mógł... O chuj! Ach. Tak więc jeszcze trochę i będę mógł dalej kontynuować Personę. Bo chyba dużo ludzi czeka na Personę. Się nie dziwię, ja też bym czekał. W końcu mój LP z tej gry jest taki genialny, nie? Tak przynajmniej myślę, mam taką nadzieję. No bo już samo to, że ludzie na niego czekają, to już o czymś świadczy. Kurwa! Blisko było. Majne. Majne. Kurde, z chęcią bym dzisiaj sobie w domu został, tak szczerze powiem. Ale nie, trzeba kurde iść. O! O, okej. Przetransformuj się tutaj, błagam. Nie, oczywiście, że musiałaś popierdolić na sam początek, no. Takie dezorientujące. Ale okej, okay. O, dobra, nie było aż takie trudne. Ale nie, oczywiście nie może się pojawić przed nami, musi gdzieś tam popierdzielić. Nie wiadomo gdzie, 5 km od nas, tylko po to, żeby nas wkurzyć. Hell yeah! I co? Złapałem cię. Nawet nie musiałem pokebola używać. Okej. Okay. Hell yeah. 18 minut nagrywania, jest w porządku. Tak jak powiedziałem, ta sesja będzie jakieś 1,5 godziny trwać. Co? O, 12 potrzebuję, czyli jeszcze 2 tutaj. Let's go, motherfucker! Mam nadzieję, że w tych pudłach ze znakiem zapytania nie będzie kryć się żadna minigierka z tymi... z motion controlsami. No nie no, znowu ta Al-Kaida. Znowu wy, co? Staniecie w pierdziel i tak. Mario was pokona! Ponieważ... tak to już kurde jest. Zamknij ryj. Tam coś jest, widzę. O nie, widzę Bunelby. Tam widziałem kątem oka. Znowu będę musiał się z nim pierdzielić. Czyż nie? O! Ty mały gnomie jeden. To jest okropne. Chodź, gimbusie. No. Nie mogę wejść? A! O! Coś fajnego zrobiłem. Lekcja na przyszłość? Walnijcie
pięścią w drzwi, to wtedy wyleci wam trochę kasy. Tak. Ten Marian to jednak głęboka giera. Ja wiem, jakbym kurde nie wiedział, co mam robić. Dziękuję. A zrobię tak, i co? Tak, jakbym kurde nie wiedział, nie? Takie triki to tylko w erze. Wezmę wszystkie moje monety, ponieważ jestem fajny i chciwy. Okej. Kurde, myślałem, że ten, że te śmigiełko mnie walnie. Moje. Kurde, ja tu jestem pomysłowy, albo ta gra jest za łatwa. Na pewno to drugie. O nie! To jest skorupa. Zaraz. I nią się rzuca! Ale jak? Niech to. Teraz kurde tutorial to by mi się przydał, nie? Może trzeba ten. A, dobra, już wiem jak. Potęga wąsów! No, jak ci się to kurde podoba? Mi się bardzo podobało. Może jeszcze muszę rozpierdzielić tak te skrzynie. O! Dobra. Kurczę, nie rozumiem, czemu jak ty, Mario, jak ty nosisz te skorupy, to aż tak bardzo się męczysz, aż pod widać. Wyskakujący z twojej czapki. Was nie uwolnię, wy możecie spadać. Bo jestem wredny. W sumie to tak naprawdę tołdy mnie nie obchodzą, ale... wiadomo dlaczego. Są bezużyteczne. W 99% przypadków. Kiedy je spotykamy. Dawaj! Majne. Sznela! O! A to jest... kolejny Marianowy klasyczny przeciwnik! I on się nazywa... Kupa Trupa! Ale czy jego trupa? Nawet ja tego nie wiem. Są takie rzeczy, które fizjologom się nawet nie śniły. O, shit! Die, monster! You don't belong in this world! Nie! Nie w tą stronę, Marian! Chciałem, żebyś walnął w te skrzynki, a ty jak zwykle zrobiłeś to, co ty chciałeś. O! O! Where is my grzybek? Tu jest. Ha! Trochę jestem taki nieogarnięty dzisiaj. Nice. Tak jak powiedziałem, jestem zmęczony. W sumie to się cieszę, że tego psora dzisiaj nie było, bo jakbym siedział na tym cholerstwie nudnym dzisiaj, to bym po prostu zasnął. Czy dziś jeszcze jest może jakiś sekret? Zostawiony specjalnie dla mnie? Nie? To fuck you w takim razie, nie potrzebuję was sekrety. Łaski bez. No. Mario nie witryna, nie jest niewidoczny. Co? Oh my god! To czarodziejka z księżyca! A nie, dobra. Może nie powinienem był tego robić? O shit! Majne! A ty giń. Jak to tam się mówiło? Kurde, nie pamiętam modda czarodziejki z księżyca. Jakbym
pamiętał, to bym zacytował. Moje. Ha, o kurwa! Ty pindo. Gin. Niech to! Masz w mordę, jak ci się to podoba. Malujesz się zieloną szminką. Nie masz kurde wstydu? Fuck you, bitches. Nieważne. Dawaj, jeszcze trochę. I koniec! Teraz wziąłem twoją magiczną różdżkę, teraz ja mogę być czarodziejką z księżyca. Ty co najwyżej możesz zrobić kupę. Wait, najpierw popatrzę, czy tutaj coś jest. O, tutaj coś jest. O nie! Będę musiał wejść na ten... na tą barierkę. Mam nadzieję, że nie wrzucą mnie do rekinów, albo sam nie spadnę. Dobra. Ha. Helje, kolejna gwiazda dla nas. 26 minut nagrywania. Sorry, że tak cały czas patrzę, ale muszę pilnować czasu. Tak więc no, jako że dzisiaj jest środa i dziś Mariana nagrywam, to w piątek będzie Life is Strange epizod numer 3, chociaż prawdopodobnie jak już ten odcinek będzie na YouTubie, to już od dawna ten epizod trzeci będzie z Life is Strange. Przynajmniej tam jeden albo dwa odcinki z tego. Let's fucking go! I co? A Nef Galaxy has appeared. Zobaczmy, co to jest. Rolling Stones Galaxy. Nie, Rolling Green. Mam nadzieję, że nie będę tutaj musiał znowu tym moim Willotem się bawić. Rolling in the Clouds. Ach, Holender. Mam też taki jeden pomysł na filmik. Cholera, z SCP Toolkit, wypierdzielaj! A to jest remix SMB3 chyba. Kurde, wymyślajcie jakieś swoje własne melodyjki. Hey now, jeżeli myślisz, że... jeśli myślisz o tym, że będziesz tylko tym całą kulą toczył, lepiej posłuchaj mnie Billboarda. Aha, rozumiem. Muszę wskoczyć na to. I... o kurwa, o nie! O no! O no! O no, please! Ja nie chcę! Ta. Okej. Okej. Good luck, no to mi się przyda. Dobra, mogę z kulą razem skakać. O, Holender. O, dobra, udało mi się. Na początku nie było aż tak źle. Gimby! Co wy robicie? Chcecie samobójstwo popełnić? Od tego jest niebieski wieloryb. No dobra, to na razie nie jest aż tak... nieważne. Już wiem, po co oni tutaj są. Uchu. Idź, kurde, Marian, i mnie nie denerwuj. O, fuck me. Myślałem, że za daleko pójdę. Nie obchodzą mnie te skurczybyki. Oh my god, Mario się zmienił w Sonika. Jak możesz, Marian? Twojego największego rywala? O cholera. Nieważne. Czyli teraz mam nauczkę, jakby co? W tych galaktykach ze znakiem zapytania kryją się takie minigierki. Żeby być przygotowany, ponieważ będę na nich tracił mnóstwo życia. Żyć, tak mi się wydaje. Znaczy, wydaje mi się, ja to kurde wiem!
Nieważne, nie obchodzą mnie te duże monety. Chcę po prostu ukończyć ten etap, żeby był spokój. Nie! Kurde! Tak dobrze mi szło! 10. O nie! Ja pierdzielę, to jest takie trudne! Tak, wiem, idź szybko. Bo zaraz będę płakał. Przecież mogę skakać, zapomniałem. Ja to jestem zapominalski. Reksiu, uspokój się. Kurde! Myślałem, że mogę wskoczyć tam, jeszcze raz tam przeskoczyć i byłoby wszystko ok, ale nie. Ponieważ to ja! Come on! Step it up! You're too slow! Sonic's my game and speed is my game. Kurwa! Dobra, będę powoli z tym szedł. Yeah, shut the fuck up. I don't give a shit. A kiedy ja zaczynam mówić po angielsku, to kurde już wiadomo, że coś jest nie tak. Nie stój! No. Żadnych kurde trików, po prostu idź przed siebie. Czemu ten spindasz na tych skurczybyków nie działa? Dobra, powoli. Mogę zaryzykować tamtego one-upa wziąć, ale nie chcę ryzykować. Bo zwykle ryzykanstwo, fizykanstwo u mnie... O! Oh my god! Oh my god! No fucking way! Szybko! A! Udało się. Jezusie Chrystusie! Dziękuję ci! Uff. Koszmar się skończył. Hell yeah! Ja pierdzielę, moja ręka już się tak poci strasznie. A gram dopiero pół godziny. No i 12 gwiazd. Dobrze, że chociaż gwiazdy się nie resetują. Nie tak jak one-upy.